Halo, halo. Napiszcie, czy mnie słychać dobrze. Tu widzę już oczywiście Kamil. Nie możesz na spokojnie poczekać. Witam wszystkich. Słychać mnie, czy nie? Słychać, dobrze. Ok, no to siemanko, siemanko. Dzisiaj będziemy powoli sobie robić to, co ostatnio nam się nie udało, a mianowicie wydalniczy zrobimy, bo tak tyle nam zeszło ostatnio z tym pokarmowym, że, ale fajnie, bo były fajne pytania. Także dzisiaj postaramy się poodpowiadać troszeczkę na układ wydalniczy. Ja też tu sobie właśnie pliczek otwieram, jakieś tam przykładowe metabolizmy cyklu mocznikowego i coś tam z nerkami, z filtracją. To nie jest łatwy układ, bo tam się bardzo dużo dzieje, słuchajcie, w tych nerkach, czyli generalnie w tych kanalikach, tych jonów. Dodatkowo, jeśli ktoś jest bardziej medyczny, to jakieś tam leki, nie leki, gdzie się to sekrecji, czy to jest sekrecja bierna, czy to jest sekrecja aktywna. Tam naprawdę bardzo dużo się dzieje, natomiast my musimy to ogarnąć na poziomie takim dość ogólnym, gdzie tam cukier i aminokwasy, gdzie tam jony, gdzie woda. Także tak to wygląda. Ładnie dziś wyglądam. Nie, generalnie jestem umówiony do fryzjera, słuchajcie, wreszcie po 2 miesiącach na przyszły tydzień, więc może się uda ściąć tę szopę trochę, ale nieważne. O, oczywiście, aby się stało zadość, ślimak Kamil się z wami wita. Także nie w sobotę, w piątek, uwaga, uwaga, wejdźcie sobie w ogóle na naszą stronę, trochę tak jakby takiej tutaj www, czy tam o, wejdźcie sobie na taką stronkę, czyli na naszą stronkę, mogę promować co swoje, a I don't care. Więc generalnie tam w prawym górnym rogu tej stronki macie napisane, że biolowieczorki są we wtorki o 21, a o 19 w piątki Ania tylko może, a że 19 mi się skojarzyła z dobranocką, więc to będzie biolowieczorynka z Anią. Myślę, że damy radę. Plus tam na głównej stronie, bo pytaliście, a ja mówiłem, że to się pojawi, na czerwono takim oczo uderzeniowym kolorem też jest link do naszego sklepu, gdzie sprzedajemy już warsztaty, tam za 150 chyba złotych one są, czy coś takiego, to będzie 5 czy 6 spotkań, już nie pamiętam, tam wszystko jest w opisie. I będziemy tam robić analizy długich tekstów, to co pytacie, a czego na rynku za bardzo nie ma. Powtórzymy tam w ogóle wszystkie czasowniki operacyjne, za free dostaniecie nagrania z zeszłego roku, żeby sobie powtórzyć z zadaniami z Anią, jak te czasowniki odpowiadać, pouczyć się. Tam będzie cała metodologia eksperymentu, jeszcze raz powtórzona, próby badawcze, kontrolne, zmienne, zależne, niezależne. Ja wejdę na statystykę, analizę danych, analizę wykresów z odchyleniami standardowymi, a potem będziecie pisać prackę domową, dostaniecie arkusz, słuchajcie, z pytaniami i my potem za nią siądziemy i wybierzemy spośród tych pytań takie, na których możemy was czegoś nauczyć i potem jedno spotkanie wspólnie poprowadzimy na tych warsztatach, gdzie będziemy, wy będziecie oceniać, czy dacie punkt, czy nie dacie punkt i będziemy według kryteriów starać się wam pokazać, gdzie brakuje czegoś, albo gdzie jest coś kompletne, albo gdzie niby brakuje, ale na korzyść ucznia, także na podstawie, im więcej wyślecie tych odpowiedzi, tym będzie większa pula do takiej akcji. Także będziecie sobie mogli to ogarnąć. Kamil, no to cóż ja zrobię, że masz korki, a ja mam kurs o 19 w piątki, więc generalnie nie dogodzisz wszystkim. Jeśli jesteś, Agnieszka, kursantką,
to jak wejdziesz do naszego sklepu i jesteś zalogowana, czyli tam na górze, wiesz, masz już swój profil i wrzucisz to do sklepu, to od razu ci się naliczy zniżka. Nie wiem, ile tej zniżki tam Jacek poustawiał, ale na pewno nasi kursanci stacjonarni czy kursanci online'owi, jak będą wrzucać, to, ale musisz być zalogowana wtedy, nie? Tam wpisz wtedy sobie zaloguj, to wtedy od razu zniżka się jakaś tam naliczy. Egzaminatorzy, jeśli coś jest niejasne, to znaczy generalnie jest zasada, że nie każe się ucznia za jakąś nieprecyzyjność. Inaczej, jeżeli ta nieprecyzyjność rzeczywiście łamie tutaj ciąg przyczynowo-skutkowy, jest niedokładna albo brakuje czegoś, no to jest zero. Natomiast jeśli masz na przykład jakieś wątpliwości, czy coś jest na granicy, no i kurczę, no jest napisane, ale takie słowo użyte, no nie takie jak trzeba, ale i sens tego wynika, zawsze można wezwać przewodniczącego komisji, zawsze można weryfikatora wezwać i zapytać, czyli po prostu pomóc się, że tak powiem, instancję trochę wyżej i wtedy podchodzi na przykład taki weryfikator, mówi dobra, zalicz to niezręczność językowa, no i wtedy się takie coś zalicza, tak? Także to nie jest tak, że rąbać, tylko naprawdę stara się doszukiwać gdzieś tego dobra w tej odpowiedzi, to naprawdę tak bezdusznie nie wygląda, słuchajcie. Nie rozumiem, Kamil. CK uznawało prawdę i fałsz. No jak się pomylili, no to uznawało, no. Jak było niejednoznaczne, no to musieli uznać, no. Tak jak mówię, tam pisali do mnie, tam było coś o cyklu Krebsa, czy powstaje ATP pośrednio, czy bezpośrednio. No i trzeba było tak nie uznać, no bo niestety i tak, i nie, no. Albo gdzieś było pytanie, że ATP, coś tam i magazynowane gdzieś tam, coś tam, a okazało się, że odpowiedź miała być tak, ale tam się pojawiło słowo magazynowane, a uczniowie mówią, o, ATP nie może być magazynowane i trzeba było też nie zaliczać, więc to w ten sposób tam gdzieś, no zawsze gdzieś jakaś nieprecyzja wyjdzie potem w praniu, wtedy się zalicza takie zadanie. Dobra, słuchajcie, zanim się nie rozkręcycie, bo Hedi już uwielbia wydalać, to polecam łazienkę, Hedi, tak, to i to ja, w międzyczasie, natomiast ja zacznę od cyklu mocznikowego, króciutka powtóreczka, bo tam w Nowej Jerze też się gdzieś tam błąd mały wdał, w tym cyklu, tam gdzieś z ATP chyba się gdzieś tam kropnęli. Tak czy siak, moi drodzy, jedziemy z koksem. Tak jak cykl Krebsa, musimy przygotować pewien substrat do wejścia w cyklu Krebsa, mówię to oczywiście o pirogranianie do acetylokoenzymu A, tak tu musimy tak jakby te amoniaki w pewien sposób przygotować. I teraz tak, amoniak, który powstaje, macie wiedzieć, że on powstaje generalnie w wątrobie w wyniku deaminacji aminokwasów, czyli jak macie aminokwas, to w wyniku jego deaminacji powstaje amoniak i jakiś tam, powiedzmy, ketokwas. Pamiętajcie, że są też reakcje, aminoacid 1 przechodzi w jakiś ketokwas pierwszy, ale jednocześnie jakiś ketokwas drugi przejdzie w aminokwas drugi i wtedy ta grupa aminowa jest niejako przerzucana między związkami. Takie reakcje mamy tak zwane transaminacje i dlatego są słynne transaminazy wątrobowe, które właśnie uczestniczą w przemianach tego tak jakby amoniaku tutaj pomiędzy jakimiś kluczowymi aminokwasami. I don't care, że wykreślili, my rozmawiamy sobie na tematy biologiczne, także a jak wygląda cykl powstawania kwasu moczowego? To nie jest cykl Hedi, to jest po prostu ciąg reakcji, które powstają w wyniku przemian puryn i pirymidyn, ale to na studiach, także kwas moczowy to na studiach dopiero, także, ale to w wyniku tak, tych dwupierścieniowych zasad. Selenka, ketokwasy mogą być wykorzystywane do syntezy innych aminokwasów w wyniku znowu kolejnych aminacji, na przykład ketokwas pirogronian może być wykorzystany do na przykład, nie wiem do czego, do różnych syntez, do cyklu Krebsa może być wykorzystany, na przykład bursztyny lokoenzym A, czy alfa-ketoglutaran jest wrzucany do cyklu Krebsa, także zależy jaki aminokwas, da jaki ketokwas, z nimi coś tam się robi. Z jednych można cukry utworzyć, z innych jakieś tam inne energetyki wrzucić, także to zależy, tych aminokwasów mamy trochę,
więc selenka, one są, zależy od aminokwasu, tak? My na przykład na uczelni prowadzimy dwa seminaria, takie 2,5 godzinne, aminokwasy 1, aminokwasy 2. I tam wszystkie te przemiany się po kolei omawia, także to jest naprawdę kupa zachodu z tym. No i teraz taki amoniak, który powstał, jest bardzo toksyczny, dlatego w wyniku połączenia z dwutlenkiem węgla, oczywiście to jest zjonizowana forma, a nie taki dwutlenek węgla, dobre pytanie, amoniak, zaraz się Michał do tego odniosę, bo amoniak nie jest transportowany do wątroby jako amoniak. Także tak to wygląda. Jest połączony w wyniku bardzo dużego nakładu energii. Jedna cząsteczka służy jako energia, a druga cząsteczka służy jako dawca fosforanu, jako tak zwany karbamoilofosforan, który jest związkiem, czy tak jakby substratem do cyklu mocznikowego, a cykl mocznikowy w wyniku, tak jak widzicie, tu przemian będzie dawał mocznik. Czyli jeden amoniak, który wchodzi tak chamsko i bezczelnie jako amoniak, a drugi amoniak jest doniesiony jako aminokwas, czyli ta druga cząsteczka, powiedzmy ta, amoniaku, to będzie grupa aminowa właśnie asparaginianu, który łącząc się z cytrulinką daje argininobursztynian, a dalej to rozpada i daje mocznik. Pytanie Michała było bardzo fajne, cofnę się do niego. Chodzi mi o to pytanie. Słuchajcie, więc na przykład jak taki amoniak powstaje w mięśniach, też w sporych ilościach, to w wyniku jakiegoś katabolizmu, zniszczenia białek, to słuchajcie, ten amoniak jest niejako spirogronianem sklejany, czyli ketokwas plus amoniak daje wam aminokwas i powstaje, Michał, alanina. Dlatego mięśnie wypluwają z siebie alaninę, a alanina to jest aminokwas, to już nie jest toksyczne i we krwi płynie ci alanina do wątroby, a dopiero ta wątroba znowu odłączy sobie ten amoniak i wrzuci go w cykl mocznikowy, a powstanie ci tam pirogronian wtedy, który możesz użyć do acetylokoenzymu A, do energetyki, to możesz się nim już pobawić. Także bardzo fajne pytanie, amoniak we krwi nie krąży jako taki, bo rzeczywiście masz rację, jest mega toksyczny. Co jest tu substratem? Asparaginian. Generalnie, Natalia, w metabolizmie jest tak, że mając cykl, wszystko jedno, jaki wam dadzą cykl, mogą wymyślić jakiś cykl, wszystko, co krąży w cyklu, jest produktem pośrednim. Czyli mamy tutaj aminokwas białkowy argininę, mamy tutaj aminokwas niebiałkowy ornitynę, aminokwas niebiałkowy cytrulinę i taki związek, taki zlepek cytruliny z asparaginianem, argininobursztynian, to są produkty pośrednie, Natalia. Natomiast wszystko, co wchodzi, czyli do cyklu, czyli co w naszym przypadku tu byśmy dali? Karbamoilofosforan wchodzi, asparaginian wchodzi, jest. No, wodę też można traktować, ale wiecie, ta woda się szwenda, ona jest tak jakby tylko do przecięcia związku, uzupełnienia wiązań, ale na upartego wodę też można by zaliczyć, że jest to substrat, natomiast produkty to będzie to, co wychodzi, czyli fumaran i mocznik. Oczywiście fumaran nie jest nam tu potrzebny, tylko mocznik jest tym istotnym produktem tego cyklu. Natomiast znowu, takie pytanie dość niezręczne, czy ATP jest substratem, czy ATP, czy AMP jest produktem? No według takich, wiecie, prostych definicji naturalnych można by powiedzieć, że ATP jest substratem, a AMP jest produktem, ale to jest tak jakby energia. To widać, że to ani nie wchodzi, ani nie wychodzi, to ma się rozpaść, więc de facto to ani nie weszło, a od razu nie wyszło, tylko dostarczyło energię i tak jakby było poza cyklem, bo żadne cząsteczki tego ATP, żadne atomy nie będą niejako wchodziły tutaj w nic, więc raczej tego nie, to jest po prostu energia potrzebna do tego etapu niż jakiś substrat czy produkt, natomiast rzeczywiście woda wejdzie, tak, no bo ona uczestniczy w reakcji, bo jej atomy będą gdzieś tam w tych związkach uczestniczyły, dlatego można ją nazwać też substratem, ale wiadomo, że tym głównym substratem jest karbamoilofosforan, no i asparaginian tutaj też donosi, też można go traktować jako substrat. Jasne, Natalia? Tak mniej więcej trzeba by na to spojrzeć.
Nie, Fedi, raczej jest ekskluzywny Arginino-Bursztynian, to znaczy inaczej, ten cykl może zachodzić, albo jego etapy niektóre mogą na przykład w nerce zachodzić jako etap syntezy argininy, bo nerka nie syntetyzuje mocznika, tak jakby, ale używa tego cyklu jako źródła argininy dla organizmu, aczkolwiek nie wydoli aż tyle, więc ta arginina oczywiście musi być suplementowana, ale tak jakby enzymy tego cyklu mogą być wykorzystywane w innych tkankach, ale to nie będzie cykl mocznikowy, tylko jego jakieś etapy. Także tak to bym odpowiedział. Czekajcie, Kamil tu coś pisze. Nie wiadomo, o co biega. Jakbym się napił octu, to mój organizm połączy go z amoniakiem i zrobi glicynę. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Glicyny w ogóle nie możemy syntetyzować. Jest to egzogenna aminokwas. A czemu amoniak jest toksik? Och Boże, to Natalia, to jest too complicated, dlaczego on jest toksyczny, szczególnie dla komórek. To jest głównie, chodzi o to, że on tak jakby uczestniczy w reakcjach właśnie przemian aminokwasów też, odbierając albo w syntezach zaburza szlaki syntez, a dwa, że na przykład neuroprzekaźniki mózgowe też będzie mocno ograniczał, bo tam jest glutaminian, glutamina przemiany dzięki właśnie tak zwanej glutaminazie. Tamten amoniak też jest, jak jest w większej ilości, będzie zaburzał w ogóle pracę neuronów, no jest toksyczny, szczególnie dla układu nerwowego jest on toksyczny. Natomiast oczywiście, że ma jakieś tam niskie pH, co zaburza pracę enzymów, co zaburza metabolizm, ale głównie dla układu nerwowego, taka neurotoksyczność jego powyżej jakiegoś stężenia, bo normalnie amoniak w mózgu występuje jako właśnie te przemiany neuroprzekaźników, ale powyżej pewnego stężenia on się staje toksyczny, a te stężenia niestety nie są zbyt wysokie. Nie płynie w NH4, nie płynie. Mamy tak zwany, Michał, sprawdź sobie właśnie cykl nie wiem, czy cykl tam, ale generalnie alanina, glukoza, bo wtedy pirogronian, tak jakby, żeby nie była ta energetyka, no to mięsień sobie bierze ten pirogronian z glukozy, która dopływa, ale wywala na to konto alaninę. To jest taki słynny aminokwas właśnie, gdzie większość amoniaku to jako alanina płynie. Dobra. A czy amoniak może być transportowany w formie glutaminy? Tak, generalnie inne aminokwasy, asparagina, asparaginian, glutamina, glutaminian mogą służyć jako formy transportowe, także też możemy spotkać, zresztą chyba kiedyś na jakimś nawet zadaniu maturalnym było o tej glutaminie, bodajże jako tam jakaś sinica tam coś tworzyła, wiązała azot i podawała komórkom fotosyntetyzującym właśnie źródło azotu jako właśnie aminokwas. Także tutaj u nas też to jest możliwe, ale to nie są jakieś zatrważające ilości. Nie wiem, Selenka, czy jest jakikolwiek warunek wytwarzania więcej kwasu moczowego od mocznika, bo to są dwie niezależne rzeczy. Mocznik powstaje po prostu, bo powstaje w wyniku tych przemian, a kwas moczowy, no to może powstawać, jak tam zaburzyć jakieś enzymy rozkładu tych puryn, pirymidyn, ale to nie wiem, czy jesteśmy w stanie więcej produkować kwasu moczowego niż od mocznika. Musiałbym poszukać takich informacji fizjologicznych, czy to generalnie, czy w warunkach dny moczanowej rzeczywiście tego kwasu, ale wytwarza, no w sumie on się wtedy gromadzi, to w pewnym momencie go jest dużo, ale nie wiem, czy to jest wytwarzanie w danym momencie, czy na minutę na przykład, czy na godzinę wytworzę więcej mocznika czy kwasu, czy ogólnie mam w ciele odłożonego więcej kwasu. Tutaj no, to dyskusyjne jest tak jakby. Reakcja musi być potężnie energochłonna, skoro ATP. Niekoniecznie, Hedi, już tłumaczę, niekoniecznie, bo w metabolizmie jest generalnie tak, że to pierwsze wiązanie wysokoenergetyczne, czyli odłączenie ATP do ADP, daje więcej energii niż kolejne wiązanie. Takie reakcje bardzo często, kiedy odłączasz te dwa fosforany, pirofosforan, są po to, że potem na przykład pirofosfataza rozrywa ci te dwa fosforany i to już się staje reakcją nieodwracalną, bo nie da się tego tak jakby odwrócić. Więc często na przykład w syntezie glikogenu jest też taki zabieg, gdzie po prostu wykorzystuje się energię do AMP,
żeby właśnie pirofosforan przeciąć, żeby reakcja nie odwróciła się w pewnych warunkach stężeń. Czyli robi się z tego metabolicznie reakcje jednokierunkowe w ten sposób. Niekoniecznie to, że dało AMP, to dało więcej energii, bo jednak to pierwsze wiązanie pomiędzy PP zostało, a ono jest tak jakby bardziej energetyczne, więcej nam daje. Także to może być zupełnie inny zabieg. Tutaj nie patrzcie na to i nie wnioskujcie aż tak. PI to generalnie reszta kwasu fosforowego. Tak, tak. To oznacza się I, bo P to jest fosfor, a PI phosphate inorganic, czyli ten nieorganiczny fosforan, jako kwas nieorganiczny. Także takie I się tutaj dodaje, że to nie fosfor. I jak napiszecie na maturze też, że ATP rozpada się na ADP i fosfor, to dostaniecie zero, bo nie na fosfor, tylko fosforan. To trzeba uważać na fosfor i fosforan. Dlaczego ludzie z siłowni biorą cytrulinkę? No biorą cytrulinkę po to, że jak bierzesz też inne suple białkowe, masz dużo białka na masę i tak dalej, to obciążasz wątrobę katabolizmem aminokwasów, bo na pewno dostarczasz ich więcej niż w jakichś tam ilościach, które mogą być zużyte, bo nadmiar dostarczasz. Dlatego od razu jest wspomożenie cytrulinką, żeby ten nadmiar amoniaku, po prostu zwiększasz stężenie cytruliny, dlatego ten cykl nie zachodzi taką linią, tylko zachodzi taką linią, bo po prostu dajesz mu więcej stężeń, dlatego efektywniej pozbywasz się tego amoniaku w związku z katabolizmem aminokwasów, dlatego ta cytrulinka mocno tu wspomaga tę całą akcję. Mocznik w niezmienionej formie wędruje do nerek, tak, to prawda, on w takiej postaci po prostu sobie płynie, tak, krąży mocznik w twoich żyłach i tętnicach. Zresztą można wykorzystać tutaj dwa sposoby tego mocznika w biologii, a mianowicie jeden sposób to są oczywiście ryby chrzęstno-szkieletowe, czyli rekin bądź płaszczka, które utrzymują wysokie stężenie mocznika we krwi, tolerują go na granicy powiedzmy toksyczności pewnie, ale wtedy stają się izoosmotyczne względem wody na zewnątrz, dlatego woda ani z nich nie ucieka, ani do nich nie napływa, dlatego nie muszą pić, nie muszą dużo sikać, nie muszą kombinować. Warunek utrzymanie wysokiego stężenia mocznika, a nie wydalanie go, filtrowanie przez nerki. Druga akcja, jaką tam spotkaliśmy kiedyś na maturze, w starszych zadaniach, to jest sobie mech, trawka, która jest wilgotna i na niej siedzi żaba. I na niej siedzi żaba, jakiś specjalny gatunek, która to żaba, mówione tam było, powiedziane w zadaniu, jakaś fajerwera, jakaś tam coś tam, ma wysokie stężenie mocznika i buch, jak jeden po prostu mąż, wszyscy, wysokie stężenie mocznika, dlatego staje się izoosmotyczna, dlatego nie ma problemu z wodą. Hello, przecież ona leży sobie na trawce, na rosie, na deszczyku, a deszczyk to jest słodka woda, a nie woda słona. Dlatego żaba dzięki temu stała się hiperosmotyczna, dlatego mogła przez brzuszek cieniutką, nieosłoniętą skóreczkę wchłaniać wodę brzuchem, leżąc na tym mchu i dlatego mogła przebywać w warunkach z dala, na przykład od jakichś tam zbiorników czy czegoś, bo właśnie mogła chłonąć rosę brzuchem, ale znowu musiała być hiperosmotyczna, a wszyscy izoosmotyczna nie traci wody. Super. Bez po prostu refleksji, tak jak te rekiny czy płaszczki, czyli chrzęstno-szkieletowe. Jezu, neutrogen, który związek ulega fosforylacji, ale w czym ulega fosforylacji? Konkret w tym cyklu? Hedi, tam. Co tu jeszcze mówić? Tak, wraz z potem też oczywiście mocznik wydalamy, dlatego tak śmierdzicie, jak się pocicie. Poza tym ten smród to jest, wiesz, aj, to są różnego rodzaju gruczoły potowe. Jedne gruczoły potowe wytwarzają w zasadzie taką prawie czystą wodę, że tak brzydko powiem, na zasadzie chłodzenia, ale mamy też specjalne gruczoły, które wydzielają właśnie różnego rodzaju takie trochę
związki zapachowe, to może to źle porównam, ale takie jak feromony, żeby cuchnąć, żeby samica widziała, o ten to cuchnie, ale męski, ale dobry, ale z nim po seksie będą dzieci, ale będą dobre dzieci, ale sobie dadzą radę i ten cuchnie, ten lepszy. Więc wiecie, to są jakieś takie, no można powiedzieć, zaloty smrodowe czy coś w tym rodzaju, no ale wiecie. Generalnie chodzi o stężenia do wszystkiego i ten mocznik rzeczywiście może tam w tym pocie śmierdzieć, ale sam pocznik rzeczywiście, mocznik sam rzeczywiście nie ma takiego zapachu, chyba że go się Michał, nie wiem, tam chyba grzeje jakoś czy coś, ale to wtedy chyba jakiś tam amoniak się z niego uwalnia czy coś w tym rodzaju, ale to ja nie jestem chemikiem, żeby tam, wiesz, grzać mocznik, żeby jakiś biuret robić do reakcji biuretowej, bo wtedy tak to się robi jakoś i coś tam się robi, ale na pewno ten pot śmierdzi, ponieważ zachodzą tam różne przemiany i te z różnego metabolity i też są takie specjalne gruczoły zapachowe. O, Michał tu też dobrze dorzuca, właśnie tam są też jakieś różnego rodzaju bakterie. Także to smród jest po całości. Generalnie jak się myjecie, jesteście czyści, to mniej śmierdzicie i to jest na pewno częste mycie skraca życie, smród. Dobra, w jakiej reakcji powstaje ADP z AMP? Nie kojarzę, żeby w ogóle co? ADP z AMP? Nie, generalnie to w mitochondriach się wszystko tam odbywa. Zresztą są kinazy specjalne właśnie, które mogą przerzucać pomiędzy ATP, ADP te fosforany, więc białko syntaza ADP. To kinazy będą robić odpowiednie. A mówi się coś o funkcji wewnątrz wydzielniczej nerek. No generalnie, Lena, wewnątrz wydzielnicza nerek to będzie erytropoetyna, która też jest, no, wycofana z tej waszej matury, ale doskonale wiecie, że to jest białkowy hormon działający na szpik kostny. Więcej erytrocytów przy niskich stężeniach parcjalnych tlenu. Zresztą tam jakieś specjalne mechanizmy są, jak te hipoksje, właśnie niskie stężenia tlenu wpływają na ekspresję genów. Nie wiem, czy ktoś za to Nobla nawet nie dostał. A w mózgu są podobne akcje, gdzie właśnie nawet krótkotrwałe niedotlenienia mózgu mogą skutkować zmianą metabolizmu na poziomie ekspresji genów. Podobny mechanizm, co właśnie w nerkach do wydzielania erytropoetyny. A natomiast, no i tutaj Lena, pytanie, bo wiecie, że nerki wydzielają też tak zwaną reninę, no i to jest generalnie enzym, bo dokonuje tam odpowiednio reakcji transformacji angiotensynogenu do angiotensyny pierwszej. Natomiast fizjolodzy często reninę nazywają hormonem nerek, natomiast de facto to on nie ma receptorów, on nie reguluje przez receptory, tylko on po prostu przeprowadza reakcję, więc de facto biochemicznie to jest enzym, ale często się mówi, że renina też jest jako hormon nerek, bo reguluje ciśnienie, czyli taki efekt fizjologiczny wywiera i po to jest używana. Pewnie, Natalia, że w ogóle cała ta taka właśnie i biochemia, i fizjologia taka sportowa jest mega ciekawa, jak te mięśnie i jak te wszystkie narządy działają na zasadzie tych, a co tam te wiecie, jak to tam są te sterydy, jak się łyka, to co to jakieś pochodne testosteronu albo czegoś tam, to wszystko właśnie też jak działa na geny, na regenerację, na rozrost tkanek, komórek macierzystych, to bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, selenka czy arginino-bursztynian jest na tyle stabilny, żeby na przykład go w jakiś sposób, bo cytrulina to jest zwykły aminokwas, tak? To jest po prostu dość stabilne, ale już arginino-bursztynian jest większym związkiem, nie wiem, no widać cytrulina jest tańsza, prostsza i skuteczna. Zadania z płazami są najgorsze. W ogóle te zoologiczne zadania nieraz, wiecie, możecie się nie uczyć tej zoologii, wszystko idzie gładko, a nieraz jak dohajcują jakieś dziwactwo raz na jakiś czas, to w ogóle nie wiadomo, gdzie szukać w ogóle, w którym dziale odpowiedzi na to dziwactwo. Zawsze live'y są zapisywane, Paulina.
Dalej, jak to działa, że wszystko wewnątrz komórek się porusza, cytoszkielet. Tam są specjalne takie, można powiedzieć, białka, które po tych cytoszkieletach tam ciągną te wszystkie struktury, także to wszystko jak wózeczki na takich szynach się porusza. Śmiejesz się, Dominika, nie wiem, bo tam ten czat już widzę, dalej poszedł, ja tu czytam po kolei, ten cuchnie, ale dobry. No generalnie zasada, w ogóle gdzieś mi się obiło o uszy, nie wiem, czy to jest prawda, ale co tam, było to jakieś, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, zrobili takie doświadczenie, że studentom kazali chyba nosić t-shirty przez miesiąc czy dwa tygodnie, jakoś tak, nie myć się, nie zmieniać, oni non-stop musieli w tym chodzić, volunteers oczywiście, a potem volunteers, kobitki, studentki, miały te koszulki, oni pościągali je i miały na podstawie tego zapachu dobrać sobie partnera, tak jakby z kogo by wybrały. I okazało się, że pod jakimś tam względem, potem genetycznie to badali facetów i kobitki, które brały udział, że pod względem właśnie tego doboru jakoś tam pewne geny się tak układały, że w heterozygotyczność wchodziły, że się nie homozygoty dobierały, tylko heterozygoty, co jest oczywiście lepsze, niż, bo takie dziecko ma dwa allele, więc może zapładniając 30 samic może dać albo nie zawsze ten sam, więc taka heterozygotyczność sprzyja oczywiście wprowadzaniu przez takiego osobnika bioróżnorodności większej, więc czy taki smród i nasze preferencje smrodu partnera mają wpływ na genetyczne układy heterozygotyczności? I don't know, ale no cóż, można badać. Dobra, kąpcie się, dzieci, kąpcie się. A co wy tu dalej piszecie? Jezu, dziewczyny, ja nie wiedziałam, że wy jesteście takie ten, na samców tutaj całą lekcję siedzicie i tego, i tylko ja uwielbiałem to, jak na przykład przychodziła klasa, oczywiście w cudzysłowie, uwielbiałem, po WF-ie oczywiście, więc to było, no, a jeszcze panowie mieli tendencję nie mycia się, albo tylko, wiecie jak to jest, akse, i lecę na lekcję, nie? Nie dość, że ten jeszcze pot, to nie dość jeszcze, że ten smród tych po prostu dezodorantów, jakaś była abstrakcja, także zgodzę się dziewczyny, że wietrzenie klasy jest wtedy jedynym tutaj możliwością przeżycia. Czy można powiedzieć, że mocznik powstaje z argininy? No, z wyniku, tak, rozpadu argininy powstaje mocznik i ornityna, tak, bo to daje dwie rzeczy, prawda? Dobra. Lecimy dalej. Co za chory pomysł? Nie, Dominika, chory pomysł. To się nazywa nauka, wiesz, dla dobra nauki to się tak zawsze mówi. Kolejny live będzie, nie wiem, coś Iza pewnie w piątek mnie spyta, z czego będę robił live, więc opublikujemy. Pewnie jakiś układ typu oddechowy może zrobimy, albo krwionośny. Niebawem do immunologii się pewnie zbliżymy. No dobra. Okej. Jest jakaś tendencja, tak? Coś wisi w powietrzu dzisiaj, powiem Paulina, więc popatrzmy. Popatrzmy na filtrację w międzyczasie, już zejdźmy z tendencji, że tak powiem, zawiesiny w powietrzu i mamy tutaj no, filtrowanie krwi. Oczywiście w nerkach odbywa się ona w tych naczyniach sieci dziwnej, w tych perforowanych naczynkach krwionośnych. Przesącz jako ten mocz pierwotny trafia do kanalików. Zwróćcie uwagę, że taka kapilarka jest nietypową kapilarką. Pewnie jak się uczyliście albo gdzieś tam słyszeliście, to one są tak specjalnie perforowane, mają takie dziureczki, jakby nawiercić je wiertarą dla zwiększenia filtracji. Oczywiście jak wszystkie nabłonki, taki nabłonek, ten śródbłonek naczyń włosowatych leży na błonie podstawnej. Selektyn, no właśnie, Hedy, to jest taki ten okienkowy. I teraz tak, po pierwsze, popatrzcie, kapilara, tutaj są te okienka, to już jest bariera, bo taki duży erytrocyt na przykład nie przejdzie przez tę barierę, dlatego rzeczywiście nabłonek stanowi pierwszą jakąś tam barierę. Ale
Zobacz, Hedi, że tutaj nawet nie wiem, czy to jesteś ty, on, czy ona, ale Hedi, niech będzie. Tutaj robimy barierę na zasadzie kolagenowe włókna błony podstawnej, czyli basement membrane też nam stanowi barierę filtracyjną, bo pomiędzy tymi wszystkimi, wiecie, włóknami też się rzeczy pewne zatrzymują, czyli nabłonek był pierwszą barierą i te porowatości, błona podstawna jest jako drugą barierą, a na to wszystko mamy narzucone takie komórki zwane podocytami. Jak sobie wpiszecie takie coś, podocyte EM, czyli electron microscope, i weźcie grafikę, to sobie zobaczycie, że jak to wygląda pod mikroskopem elektronowym, jakby jakieś takie korzenie albo jakieś takie pnącza okrywały te naczynia włosowate. Dlatego to też jest bariera. I przez to wszystko oczywiście nie przechodzą krwinki, oczywiście nie przechodzą białka, które zostają. Pamiętaj, Michał, że białka to zaraz może być dyskusja, bo na maturze mówiąc białka, mówimy o makrocząsteczkach, typowych białkach osocza, one się nie filtrują. Ale oczywiście są też drobniusieńkie białka, które gdzieś pływają, jakieś białka regulatorowe na zasadzie cytokiny, które gdzieś tam regulują limfocyty, jakieś białka, powiedzmy, nie wiem, no, najróżniejsze maluśkie białeczka, które mogą się filtrować w pewnych tam, powiedzmy, stężeniach. I my coś tam znajdziemy w tym moczu tych białek, ale oczywiście to jest nie można powiedzieć na maturze, że białka się filtrują, bo białka są makrocząsteczkami i bariera je zatrzymuje. Glukoza, oczywiście cała się filtruje, aminokwasy się filtrują w moczu pierwotnym, absolutnie są, ale w kanaliku pierwszego rzędu, albo jak wolicie bliższym, albo jak wolicie proksymalnym, będzie wchłanianie aktywne, także cała resorpcja obowiązkowa w kanaliku 1 zabierze, Michał, i glukozy, i aminokwasy, całą taką organikę istotną z powrotem zaś się do krwi. W ostatecznym nie stwierdzamy glukozy, w ostatecznym nie stwierdzamy aminokwasów jako tak. Oczywiście wiadomo, że tam jakieś szczątki, coś tam pewnie będzie, ale to uczymy się zero-jedynkowo. Nabłonek, śródbłonek, to jest, a jak się powinno, Natalia, mówić, że ja mam naskórek czy nabłonek? Śródbłonek to jest nazwa nabłonka jednowarstwowego płaskiego naczyń krwionośnych, no i limfatycznych, ale śródbłonek mówi się szybciej, tak? Ale to jest nabłonek, więc jak powiem nabłonek, nie popełniam błędu. Czy podocyty mają jakiś związek ze stopami? Nie. Podus to jest odnóże, pseudopodia niby nóżki. To ma związek z tym, że to jest jak taka ośmiornica. O, tu jest jądro komórkowe, a tu są te łapki i to wygląda jak taka ośmiornica. Podus, masz na przykład pseudopodium, niby nóżka, undulipodium, to z kolei jest chyba wić jakaś, czyli też taka wypustka, coś do służby. No generalnie myślę, że od tego się to wzięło, a nie od twoich nóg, Hedi, czy tam jakkolwiek to czytać. A czy w przypadku białkomoczu dochodzi do uszkodzenia naczyń? Różnie, różnie. Białkomocz może mieć różne przyczyny, mogą to być nawet stany zapalne, rozszczelnienia, uszkodzenia mechaniczne, także tutaj raczej trzeba się zgłosić od razu do lekarza, zresztą jak już badasz mocz, to pewnie pod opieką lekarza, a nie tak sama z siebie gdzieś idziesz, chociaż można oczywiście. Więc rzeczywiście te białkomocze trzeba sprawdzić, co jest przyczyną nerek, czy to jest jakieś przewlekłe, czy to nie, czy to jest uszkodzenie mechaniczne. Także tam może być cała struktura nerki uszkodzona, oczywiście kapilary. Różne mogą być przyczyny tego białkomoczu. Dlaczego glukoza pojawia się w moczu ostatecznym ludzi chorych na cukrzycę? Bo masz jej tak dużo we krwi, bo insulina oczywiście nie odpowiada za, nie jest w stanie jej tak jakby obniżyć tego poziomu glukozy, bo komórki albo nie wytwarzasz insuliny w cukrzycy typu pierwszego, albo wytwarzasz insulinę, ale receptory nie reagują już na nią w cukrzycy typu drugiego, dlatego ta glukoza jest jej tyle, a zaburza osmozę, dlatego jest nadciśnienie, bo wtedy woda wnika do naczyń,
powodując nadciśnienie. Dlatego neutrogen, organizm pozbywa się nadmiaru glukozy, pomimo że to jest dobro, energia, ale niszczy naczynia, dlatego po prostu nie wchłania tego już, tylko zostawia w sikach, żeby w ten sposób obniżyć ten poziom glukozy. Nie wiem, gdzie jeszcze występuje okienkowy na śródbłonek i czy w ogóle występuje. Natomiast, czekajcie, ja tu sobie spróbuję znaleźć jeden materiał, bo tam mamy taką notatkę o naczynkach włosowatych, ale musiałbym wziąć jakąś grupkę znaleźć, dajcie mi sekundę. Tutaj omawialiśmy to z B10. O, tutaj czekajcie, to z jakichś zajęć wziąłem sobie materiały nasze. O, tu są, ojejku. O, i tu macie właśnie, występują w nerkach, o, i w jelitach na przykład, żeby pewnie sprzyjać tam te resorpcje, wnikanie w tych, także to, w jelitach. A takie zatokowe, takie podziurawione, gdzie właśnie mogę wrzucać wtedy całe krwinki, mogę wrzucać białka, bo przecież one się nie filtrują, nie przechodzą, to w takich narządach właśnie związanych z wątroba, produkcja krwi, białek, prawda, krwi śledziona też, odzysk tych wszystkich krwinek, szpik kostny, wciskanie krwinek do krwi. Nigdy się nie zastanawialiście, że szpik produkuje krwinkę, ale jak ją wsadzić do krwi, gdzie to jest obieg zamknięty? Co, młoteczkiem pukać, aż wskoczy? No po prostu tam muszą być olbrzymie dziury, tam krew się wylewa, tam są po prostu rozszczelnienia totalne na poziomie właśnie takich, to się nazywa naczynia zatokowe, one tworzą takie przestrzenie zalane krwią, właśnie jako takie zatoki. Dobra, ale czekajcie, przejdziemy teraz na nasze materiały, które gdzieś tam na dzisiaj z tego wydalniczego przygotowałem. Dobra, także tak to mniej więcej wynika z tego. Ciekawe, co tu napisaliście. Jakie zmiany mogą wystąpić w filtracji osób z nadciśnieniem, a jakie mogą być konsekwencje dla funkcji nerek? No generalnie uszkodzenia tych wszystkich drobnych kanałków. Pamiętajcie, że nerki mają coś takiego jak tętniczkę doprowadzającą i odprowadzającą. I teraz zaciśnięcie doprowadzającej, bo to jest jakaś abstrakcja, nie widzicie tego. Tu są naczynia włosowate, tu jest torebka Bowmana i macie tętniczkę doprowadzającą i jak zapewne wiecie, mniejszą średnicę tętniczki odprowadzającej. Więc jak wpada tu zbyt wysokie ciśnienie, oczywiście rośnie filtracja, ale pamiętajcie, że te tętniczki mogą być pozaciskane lekko, więc może nerka sobie lekko zaciśnie, żeby nie uszkodzić tych kanalików pomimo nadciśnień i wyreguluje tę filtrację. I teraz jeśli na maturze będzie, że zaciśnięto, w normalnej sytuacji, nie mówię jakichś nadciśnień, zaciśnięto tętniczkę doprowadzającą, to wtedy mniej krwi przepływa przez zaciśnięcie, filtracja spada. Natomiast jeżeli będzie, że zaciśnięto wam tętniczkę odprowadzającą, to wtedy mniej krwi wypływa, a dopływa tyle samo, co dopływało, dlatego rośnie ciśnienie i rośnie filtracja. Pamiętajcie o tym. Dobra, co tu mamy dalej? Można po prostu powiedzieć, że makrocząsteczki nie zostaną wchłonięte przez torebkę kłębuszka. O matko, nie rozumiem, Michał, co napisałeś. Skąd wchłonięte z moczu pierwotnego do krwi? To jest wchłanianie. Przez torebkę kłębuszka dokąd? Torebka zbiera mocz i prowadzi do kanalików. Gdzie ona ma wchłaniać? Nie rozumiem, Michał, co tu chciałeś przez to powiedzieć. Co napędza filtrację w kłębuszku? Ciśnienie. Im wyższe ciśnienie, dlatego jest taki słynny system RAA. Czekajcie, czy ja tutaj gdzieś mam tę nerkę? O, mam. Zobaczcie. Macie nerkę. Jak macie za słabe ciśnienie, to co robi nerka? Po pierwsze wytwarza reninę, która przeprowadza angiotensynogen w angiotensynę pierwszą, a ona potem w płucach dzięki enzymowi konwertującemu przekształca się w angiotensynę drugą. Tak czy siak, ta angiotensyna druga powoduje skurcz naczyń krwionośnych, podnosząc ciśnienie, czyli wzrost ciśnienia hydrostatycznego, rośnie ciśnienie. Stąd mamy właśnie RA, czyli renina angiotensyna. Ale z drugiej strony ta angiotensyna działa na korę nadnerczy, pobudzając ją do wytwarzania znanego wam aldosteronu. Dlatego
powoduje to wzrost poziomu wapnia we krwi, dlatego w krwi, która opuszcza nerkę, jest więcej sodu niż powinno być tak normalnie bez działania aldosteronu, dlatego wzrost stężenia sodu powoduje tak jakby wzrost ciśnienia osmotycznego i właśnie rośnie, wtedy woda napływa do naczyń i rośnie ciśnienie krwi, czyli aldosteron. Dlatego wszyscy się uczą na studiach i to jest najsłynniejszy mechanizm regulacji ciśnień krwi, system RAA. Można sobie o tym poczytać, renina, angiotensyna, aldosteron. Więc sama nerka może sobie wyregulować ciśnienie, to raz. A druga rzecz, że właśnie skład krwi, ciśnienia, zwężenia, serce jak szybko bije, prawda, ośrodek sercowo-naczyniowy jak działa, to wszystko będzie wpływało na ciśnienie, które powinno być utrzymane na stałym poziomie, więc już ta filtracja sama kłębuszkowa będzie doregulowana na poziomie tętniczek doprowadzającej, odprowadzającej. Wszystko ma służyć ciśnieniu. Dobra. Tak, okienkowy ma ciągłą błonę podstawną. Czy w nefronie występuje mechanizm przeciwprądowy? Występuje, ale jest to skomplikowane, bo chodzi o to... Czekajcie, gdzieś tu był rysunek. O, tu go widać. Że jak mocz płynie w tę stronę, o, i jego stężenie rośnie, to stężenie, to krew płynie w tę stronę i jej tak jakby ciśnienie osmotyczne, stężenie, to są miliosmole, tak jakby maleje i dlatego możliwy jest cały czas z mocnego ucieka, ale do rzadszego tutaj będzie też do mocnego wpływało. I to jest oczywiście tam przesunięcie tych stężeń na tyle, że jest możliwa resorpcja, dlatego tak samo tutaj mocz płynie w tę stronę, woda, płynie mocz i te sody są wywalane i one trafiają do krwi, zasalając tę krew. Także jest tu taki pewien mechanizm przeciwprądowy, ale chyba tego się Selenka aż tak nie omawia w liceum, tylko mówi się, że im głębiej w głąb tego naszego tutaj rdzenia, tym wyższe stężenie, wyższe zagęszczenie, bo to tak naprawdę zasolenie, bo to wszystko te jony sodu robią w głębi, na samym dole gdzieś tutaj, to nawet jeszcze mocznik jest zabierany, żeby do zwiększyć to ciśnienie, to stężenie, żeby ta woda chciała się resorbować. Jak skurcz doprowadzający wpływa na filtrację? Nie, to tak jak mówiłem, Natalia, skurcz doprowadzający spowoduje, że mniej dopłynie do kłębuszka. No jak zakręcanie kurka spowoduje, że ci się leje woda? Jak zakręcasz wodę w kiblu w wannie, to ci się więcej leje, bo jest większe ciśnienie. Większe ciśnienie będzie w rurze w ścianie przed tym korkiem, ale za tym korkiem, jak zakręcasz, to ciśnienie jest mniejsze, bo w niej wody przepływa. Jasne to jest, Natalia? Dobra. Cześć, pan Paluch. Witam. Fajnie, że wpadłeś. Zdałeś wszystko na tym WUM-ie, czy nie? Nie, nie jest nijak związane. Nadnercze to gruczoł, a nerka to narząd filtrujący. Po prostu leżą na sobie i tyle w tym temacie. Ta torebka, a w tym sensie, Michał, ta torebka tam ma oczywiście też jednowarstwowy nabłonek, ona jest mocno przepuszczalna, więc generalnie to, co się przesączyło w nerce do tej przestrzeni, to wpłynie też do kanalika, także tu nie będzie jakiejś większej selekcji, to dostosowanie jednowarstwowości to jest też tutaj w torebce, także tutaj w ogóle się o tym nie mówi, że to jest jakaś bariera, selekcja samej torebki. O to chodziło, dobra, zrozumiałem. No da się z jedną nerką, oczywiście nie możesz wtedy tak jakby aż tak się mocno poddawać różnym zasoleniom, obciążać tej nerki, ale ona da radę. Także to nie jest tak, że na 100%, to nie ma tak jak samochód, że naciśniesz gaz do dechy, to jest 100% ile z niego wyciśniesz, po prostu ona sobie filtruje, ma pewne struktury i to przez nią leci, no. Tak jak, nie wiem,
jakaś kratka, taka wiesz, jak masz w kuchni w zlewie taką kratkę, żeby tam, nie wiem, żarcie nie do rur nie leciało, no to czy wlejesz mało, to kratka sobie jest i działa, czy wlejesz dużo, to kratka sobie działa. Tylko jak masz dwie kratki, to skutecznie, no i nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to tak jakby no, jedna da radę. Kuba, jak to, na czym polega mechanizm filtracji kłębuszkowej? No po prostu no, na tym przesączaniu przez naczynia włosowate i zbieraniu przez torebkę i powstawaniu moczu pierwotnego już w kanaliku pierwszego rzędu. W sumie to już w tej torebce można to chyba nazwać tym moczem pierwotnym, to co się wysączy. Także tak. Zresztą przecież na kursie o tym, Kuba, mówiliśmy. Dobra. Osiem, pięć, osiem, pięć, osiem. Lena, czy kot ci wskoczył na klawiaturę? Nie, Selenka. Resorpcja ta fakultatywna, ta resorpcja, zobacz, jak to należy tak jakby na maturę sobie tak podzielić już łopatologicznie, trzeba sobie postawić trzy kreski, dwie kreski w sumie. Jedną kreskę tu, jedną kreskę, myśl Michał, tu. O, i tak, tu masz filtrację, tu masz resorpcję obowiązkową, a tu jest resorpcja tak jakby już ta nadobowiązkowa, nieobowiązkowa. I teraz tak. Zauważcie, że aldosteron działa i na drugiego rzędu, i na zbiorczy, oraz ta fakultatywna, tak jakby wody, tutaj te strzałki, nie wiem, legendy chyba, nie wiem, czy tu jest gdzieś ta legenda. Zwróćcie uwagę, że tu są takie strzałki jakby, nie wiem, czy widać ich. Tak czy siak, i ta woda jest regulowana wazopresyną i ta. Tylko, że tutaj jest normalne stężenie. Dopiero tu jest wysokie stężenie tej kory, przepraszam, tego rdzenia. Kora ma zwykłe, a tu masz rdzeń. I dopiero tutaj efektywnie, bo wiecie, że osmoza do wyższego stężenia, dlatego tu tak naprawdę zaobserwujemy najmocniej to wchłanianie wody, aczkolwiek tu też jest regulowane, tylko w mniejszym stopniu. Więc ja bym powiedział, że kanalik drugiego rzędu i zbiorczy to generalnie traktowałbym identycznie pod względem tej fakultatywnej, nadobowiązkowej i tam działa i zawazopresyna, i działa tam i aldosteron generalnie na te dalsze kanaliki. Ale to już trzeba by z fizjologii takiej medycznej sobie dokładnie rozpatrzeć, jakie jony, gdzie tam magnez, gdzie fosforany, gdzie co tam, gdzie działa, jaka witamina, jak to wspomaga, bo to naprawdę już jest fizjologia mocna, a nie taka maturalna. Miliosmole, tak. To są właśnie te jednostki ciśnień osmotycznych. Czy te pory w ścianach naczyń w kłębuszku? Większe. Są większe w normalnych, jest mniejsza filtracja w normalnych naczyniach, a w tych właśnie naczyniach są tak jakby większe te pory okienkowe, dlatego ta filtracja jest o wiele skuteczniejsza w nerce niż w tkankach. Dobra. Pytania się skończyły, doszedłem do końca czatu. Mój Boże. Nie macie już pomysłów. Dobra, więc tak to mniej więcej wygląda. No tutaj, tu już mówiliśmy, tutaj widzicie jakieś tam drobinki typu składniki odżywcze, glukoza, aminokwasy, prawie cały potas, słuchajcie, wraca w kanaliku pierwszego rzędu. Dodatkowo, no pętla wstępująca to wodę, wstępująca, chodzi tu głównie o sód. Nie lubię strasznie takiego zapisu, bo przecież NaCl nie występuje w postaci NaCl. Dodatkowo różnego rodzaju tutaj, no tutaj widzicie, nawet też nie ma tego wapnia, magnezu, to wszystko wraca bardzo dużo w kanaliku pierwszego rzędu. On ma tu takie dostosowania, jak w ogóle jelito ma mikrokosmiki, także tutaj mocno, najwięcej tu wody wraca, prawie 70-75% wody to wraca tutaj do krwi, natomiast nie w pętli jako tako. Pętla oczywiście też mocno zbiera wodę, ale
i u zwierząt pustynnych jest dłuższa ta pętla, u zwierząt takich bardziej wodnych jest raczej krótsza, że płód miał jakąś mutację i nie mógł przeprowadzać cyklu mocznikowego. Było coś takiego. O co Kamanhedi? O to, że jak było u matki to dziecko, nie potrafiło przeprowadzać cyklu mocznikowego, to prawda, ale to dziecko zrzucało ten amoniak od razu do matki, bo matka to filtrowała, a matka miała ten cykl mocznikowy, więc sobie radziła z tym amoniakiem. A jak odetniesz pępowinę, to dziecko się zatruwało amoniakiem. O to ogólnie w tym zadaniu chodziło. I trzeba było się odnieść do tego, że kiedy to był płód, to miał łożysko i mógł filtrować matka za niego, bo ona miała poprawne enzymy tego cyklu, a po odcięciu już nie. Jasne, Hedi? Podczas sekrecji do kanalików wydzielane są nie tylko jony, Ola. Generalnie sekrecja największa zachodzi w tym kanaliku, drugiego rzędu, największa, ale ona może zachodzić w zasadzie na każdym etapie. I Olu, to jest tak, że sekrecji jony mogą ulegać, na przykład protony, kiedy jest zbyt kwaśno, może ulegać jakieś tam jony rzeczywiście, ale też bardzo dużo cząsteczek typu jakieś tam hormony, które krążą, a się nie wyfiltrowały, jakieś tam produkty rozkładu leków albo nawet jakieś tam leki w formie zmetabolizowanej przez wątrobę. Także tutaj rzeczywiście, jak się poczyta, to bardzo dużo rzeczy może ulegać sekrecji. Generalnie to, co jest w nadmiarze, to, co jest niepotrzebne, to, co się nie wyfiltrowało dobrze, to może być zrzucone. Także jakbyś mi napisała na maturze, że sekrecja polega na wyłącznie usuwaniu jonów do moczu, no to bym tego nie zaliczył, bo to nie są tylko jony. Natalia, wychodzę właśnie z zapalenia krtani, więc lekko rzężę, kaszlę i generalnie jest już dobrze, ale jeszcze nie jest najlepiej. Więc czasami jak mnie złapie taka szpileczka wbijana w gardło, to po prostu odchrząknę sobie. No właśnie, dobra, Selenka, jeśli chodzi o ten aldosteron, to tak naprawdę są tu pompy sodowo-potasowe, więc aldosteron powoduje powrót sodu, ale jednocześnie usuwa potas. Dlatego zbyt intensywne działanie aldosteronu może obniżyć poziom potasu we krwi. A i to też może być groźne. No bo potas też jest potrzebny, tak? Tak zwana hipokaliemia się wtedy pojawia, także nie tylko tutaj sód, ale potas. My na maturze nie zwracamy uwagi na ten potas, ale na przykład przy niedoborach tam chyba jakoś tam było aldosteronu, czy przy zaburzeniu tego potasu w ogóle mogą też ulec zaburzeniu wchłanianie wody, bo tutaj te kanaliki, szczególnie ten zbiorczy kanalik będzie reagował na potas też, więc tutaj można zaburzyć sobie nieźle wchłanianie wody tym potasem też. Także o, dzięki Michał, leki są. Gdzie zachodzi resorpcja obowiązkowa? No to Hedi, już rysowaliśmy, no weź, że nie rób sobie jaj. Tu jest filtracja, tu jest resorpcja obowiązkowa, a tu resorpcja nadobowiązkowa. Także mniej więcej tak to należy sobie, czyli filtracja kłębuszek pierwszego rzędu i pętla, a tu drugiego rzędu i zbiorczy. O, tak się nauczcie i będzie dobrze. Tak. A Dominika też bym się nie czepiał, bo te aczkolwiek zbiorczy też ulega nadobowiązkowej, także tutaj nie tylko sam proksymalny, dystalny, ale rzeczywiście proksymalny obowiązkowa, a nadobowiązkowa dystalny. Można tak też to sobie doogarnąć. A histamina wpływa na filtrację? No histamina generalnie rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepuszczalność, ale raczej nie wiem, czy histamina jest tutaj stosowana w nerce, nie słyszałem o tym. Natomiast histamina wydzielana, prawda, przez bazofile, przez komórki tuczne, generalnie rozszczelnia naczynia, żeby więcej krwi dopłynęło, więcej związków, krwinek, więc, ale nie słyszałem o tym, Natalia. Może jakoś histamina, ale no. Ania, jak dobrze, że to też już za mną. Także ja na szczęście nie muszę tego arkusza w maju pisać. Znaczy i tak go napiszę za nią, bo żeby potem na komisji było co dyskutować, ale nie będzie to tak jakby wiążące dla mojej przyszłości. Dzięki, cieszymy się, Rose.
Tak. Czyli jak aldosteron będzie w nadmiarze, to może być zaburzone przewodzenie impulsów. No generalnie tak, bo jony sodu i potasu, jak są w niedoborze, to generalnie tak mogą zaburzać przewodnictwo rzeczywiście gdzieś tam. Ale ten potas u nas raczej wewnątrzkomórkowo siedzi, pozakomórkowo raczej sód. Ale gdzieś tam można by się dopatrywać pewnie. Pewnie na studiach na układzie gdzieś tam nerwowym, na fizjologii tego układu na pewno coś tam mówią więcej o hormonach, jak wpływają, o tych filtracjach, jak wpływają na... Czasami, słuchajcie, to trochę żałuję, że nie wykładam fizjologii, tylko biochemii. Tak sobie mówię, że pójdę na wykłady sobie, na lekarski, sobie posłucham, a książki mam, to sobie poczytam, ale wiecie, jak to się kończy. Wiecznie niedoczas, wiecznie mnóstwo rzeczy na głowie, więc jakoś tak nie da się być ze wszystkiego świetnym. Dobra. Michał, ale kłębuszek generalnie naczyniowy, no to przecież naczynia włosowate wchodzą w skład tego kłębuszka, więc ja bym tutaj tak nie był taki, wiecie, pejczem się tam chłostał, że żyłeś w nieświadomości, bo można powiedzieć, że w kłębuszku filtracja zachodzi. Tylko tam są, wiesz, no różne bariery i nabłonek, i błona podstawna, podocyty, tam cały mechanizm jest tej filtracji. Że kaszana będzie, Natalia? Nie, nie będzie taka trudna. Nie będzie taka trudna. Zbyt dużo soli, bo obciąża bardzo nerki na zasadzie filtracji, bo wtedy organizm po prostu filtruje dużo, pić ci się chce. W ogóle to od razu na osmoreceptory w mózgu reaguje bardzo dużo, tak jakby ci się pić chce, więc w tym roku wazopresyna produkowana przez podwzgórze, zgadza się, uwalniana przez tylny płat przysadki. Biochemia jest przez cały drugi rok, przez pierwszy i drugi semestr, Hedi, więc teraz jestem bezrobotny, bo trwa sesja, więc mam to gdzieś, co oni tam robią, ale generalnie zaraz po sesji wracamy, mamy tydzień przerwy, wracamy i ciąg dalszy, drugi semestr biochemii. Przez cały rok trwa biochemia. Na drugim semestrze jest immunologia, a fizjologia człowieka i biochemia trwa przez cały rok, czyli dwa semestry. Dobra. No umówmy się, że ta 2023 nie była jakaś trudna ta matura. Dało się ją zrobić naprawdę. Naprawdę. Proszę cię, wy tam się przejmujecie tymi formułami, tam kuźwa. Równie dobrze można było żółty z fioletowym zamienić, dać na odwrót tym dzieciakom i nikt by się nawet nie poznał, co to za formuła. Tam trzy zadania były inne i to w ogóle... Jakaś paranoja z tymi formułami. Strasznie się tego boicie, a to tak samo. Ten sam w zasadzie materiał, to samo. Ja to w ogóle nie widzę żadnej różnicy między tymi arkuszami. Może teraz trochę zemszczę, jacyś metodycy, dydaktycy się tu wkurzają. I don't care. Jak dla mnie te arkusze były do rozwiązania przez jednych i drugich i to jest po prostu pic na wodę fotomontaż. No dobra, co tutaj... Powoli będziemy kończyć, bo już po 10, jak czas zleciał. Boże, co wy tu piszecie? A jak to się dzieje, że niektóre drogi da się wykryć z moczu? Dragi. No, generalnie dragi jako substancje obce i to często roślinnego jakiegoś pochodzenia, organiczne związki, często te aktywne mają jakieś pierścieniowe struktury, azotowe struktury różnego rodzaju, albo pochodne jakieś takie właśnie na azocie oparte i bardzo często wątroba nie ma enzymów, żeby je rozłożyć albo zwiększa ich rozpuszczalność, a to się nie do końca filtruje, bo może jest za duże, może co. No i często one gdzieś tam krążą, prawda? Często jest tak, że one ulegają metabolizmowi i są uwalniane przez komórki. No, tak to się dzieje, że chyba nawet do 3 miesięcy można wykryć we krwi, że ktoś tam coś tam, czy tam w moczu.
Ja nie wykonuję egzekucji, Kuba, bo nasze egzaminy to wyglądają tak, jak już jesteś ciekawy, że w ciągu całego roku jest pierwsze kolokwium, które jest testowe i to komputer im losuje, sobie siadają i dostają z bazy pytania wylosowane, więc to się samo sprawdza, klikasz zakończ test i dostają wynik, więc nawet nie wiem, jak to wygląda, gdzie to wygląda, w ogóle w tym nikt nie uczestniczy. Drugie jest kolokwium ustne, więc musimy wszystkich tam, nie wiem, 600-700 studentów przepytać face to face, losują sobie zestawy i po prostu wszyscy siedzimy przez cały tydzień i to mnie właśnie było 2 tygodnie temu. Potem jest trzecie kolokwium ustne, znowu będziemy ich wałkować wszystkich face to face i potem jak uzbierają z ćwiczeń, z seminariów, z jakichś tam z tych kolokwiów, jakieś tam progi, ileś tam punktów, to dopuszcza ich się do egzaminu, który też końcowy egzamin, jest tylko w sesji końcowej u nas, nie ma na semestr egzaminu, są kolokwia przez trzy, tak jakby rozsiane przez cały rok, a egzamin końcowy jest też testowy, losowany przez komputer, więc też w nim nie uczestniczymy, więc ja egzekucji jako tako, Kuba, nie wykonuję i nasz egzamin jest po prostu totalnie internet, tak jakby komputerowy. Oczywiście idą do sali komputerowej, tam się pilnuje, czy nie ściągają, tam jakieś tam są osoby za to odpowiedzialne i tak to wygląda. Okej. Oni sami na sobie wykonują egzekucję, Kuba, a nie trzeba im w tym pomagać. Dobra. Ta statystyka to jest dumnie, szumnie nazwana porównaj dwa słupki, kuźwa, to ze statystyką to ma tyle wspólnego, co ja, kuźwa, nie wiem, z akrobatyką na róże. Liczenie, kuźwa, średnie. No, elementy statystyki, oblicz średnią arytmetykę. Ludzie. No, ale dumnie to brzmi, fajny dział jest w podstawie, elementy, statystyki. Dobra. Kończę, bo już mi głos siada. Jaką rolę pełnią nefronu z krótką? Z krótką mniej wody wchłania, bo tam jest resorpcja wody, więc jak jesteś bobrem, to taki bober ma krótką pętlę, bo on generalnie dużo pije, ma dużo wody, ale jak jesteś już wielbłądem, to byś miała dłuższą pętlę. Tyle. Ona wchłania wodę, więc musi bardziej oszczędną gospodarkę wodną, dlatego dłuższa pętla. Tyle w temacie, nie wnikajcie. A nie wiem, jaka jest teraz procedura. Ostatnio się w ogóle dowiedzieliśmy, że zadania przestały być weryfikowane, standaryzowane na szkołach, tylko chyba 50 czy ileś specjalistów dostaje te zadania i oni je weryfikują. Czyli dostają jacyś wykładowcy, jacyś ktoś, kto jest tam w tych komisjach i oni stwierdzają, czy to zadanie jest dobre, czy złe dla uczniów. Wcześniej była standaryzacja w szkołach i uczniowie sami rozwiązując pokazywali, czy to zadanie jest przez nich rozumiane, czy nie. Więc jak teraz są już takie zasady standaryzacji, to ja już widzę, dlaczego te zadania są tak pogięte po prostu, bo na uniwersytecie stwierdzili, że przecież uczeń na tym poziomie musi sobie poradzić. Tylko nikt nie walczył z 40-osobową klasą, żeby ich nauczyć jakiejś pętelki nefronu i wszystkim do mózgu to wbić w tak krótkim czasie i w tak ograniczonych lekcjach 45-minutowych. Ale nie, wszystko jest takie proste, Więc wiecie, nie mam pojęcia, w jakim kierunku to idzie. No cóż, no bajlando, Kuba, no po prostu bajlando. Ja wykładam na WUM-ie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Boże, muzyczny. Lecimy dalej, bo tych medycznych, Kuba, w Warszawie to już mamy 5. UW otworzył wydział medyczny, UKSW ma medyczny, jakaś szkoła, uniwersytet, jakaś tam wyższa medyczna, jeszcze jest jakieś 5 uczelni. No oczywiście ten Warszawski Uniwersytet Medyczny jako ten pierwowzór, gdzie tam kiedyś było. Dobra. No tak mi się powiedziało, Dominika, no nigdy nie tańczyłem na róży, ale może czas zacząć, może z tego są lepsze pieniądze niż z bycia nauczycielem, ja nie wiem. Nie mam żadnej ciekawej historii z tego roku akademickiego. Z polskim też nie mam nic wspólnego. Jak mylę gramatykę albo słowa, to nawet się tym nie przejmuję. Nigdy nie wiem, czy powiedzieć, że nie ma tych tłuszczy, czy tych tłuszczów. Nie mam pojęcia. Tyle mam wspólnego z polskim. Jestem ignorantem, trudno. Nie widziałam matury. To tylko kilka osób. To w ogóle jest... Dobra, nie śmiejcie się z muzycznego.
Nie, chyba nie są, Kamil, obie właśnie formy poprawne. Chyba właśnie jedna. Dobra. Idę spać, ludzie. Moment, kończcie już. Lipidów. Dlatego ja też używam takich słów właśnie, że nie tak, trójglicerydów, lipidów, mówię konkretnie, ale tłuszczy, tłuszczów. Kiedyś dostałem taką zjebkę, słuchajcie, od pani profesor dziekan Wydziału Farmaceutycznego, bo byłem w zakładzie farmakologii, Jezu, biochemii i farmakologii. Jezu, już nie pamiętam, jak to się nazywało. Farmakogenomiki. O, bo tam się badało też wpływ tych farmako na ekspresję genów. Farmakogenomika, to fajna nazwa była. I właśnie powiedziałem w pewnym momencie tłuszczowców. O Jezu, Jezu, nie ma takiego słowa, co to tłuszczowcy, są tłuszcze. I tak, od tej pory zacząłem się, tak, mówić lipidów, o. Także. Nie miałem, Marcin, takiej propozycji. Nawet jakbym miał, to chyba bym nie przyjął żadnej propozycji, bo już w zeszłym roku 3 razy rzucałem tę pracę. To jest po prostu taki syf, jeśli chodzi o... Płaca jest tak niewarta pracy. Tam pasjonaci tylko chyba pracują, bo po prostu no naprawdę zażynać się tak, to już lepiej na korepetycjach sobie dorobić i przynajmniej cię na coś stać. Nie wiem, co to znaczy, że są komórkami stałymi, Selenka, serio. Nie wiem, co są komórkami stałymi. Musiałabyś znaleźć tak to zadanie i gdzieś zacytować. Lubię wszystkie. Tłuszczyki lubię, białeczka lubię, cukry lubię. Znaczy, jeśli chodzi oczywiście o wykładanie, o cukrach, o tłuszczach i o białkach. Ale chyba aminokwasy jako tak ze względu na te przemiany azotowe są najgorsze, bo chyba o to Hedy pytałeś, a nie o skład makro czy tam coś burgera Drwala, prawda? Nie wiem nic o zmianach 25. Podocyty otaczają naczynia włosowate kłębuszka naczyniowego, a to wszystko jest otoczone torebką Bowmana, więc raczej w torebce Bowmana ich nie znajdziesz. Będzie trudniej, o proszę Kuba, będzie trudniejsza 25%, a w 2026 będzie trudniejsza o 26%. Także myślę, że to jest sensowne, nie Dominika, to w 27 tak będzie. I na tym optymistycznym akcencie myślę, że wam to tylko kuźwa iskierkę zarzucić, nie? Szkoda, że tacy bystrzy na lekcjach nie jesteście. O, a żeś se wybrał wzór, Kuba, do cytowania, naprawdę, Harry'ego Pottera. No nic, dobra, Natalia mówi święte słowa, chodźmy spać, bo nie ma co tutaj... Michał, nie szastaj trudnymi pojęciami. Ja już tutaj się żegnam, także kto chce, niech spada, ja już tylko napiszę oficjalnie dobranoc i zaraz zakończę ten cały czat. Także słuchajcie, ja wiem, że jesteście na lekcjach, jesteście tak, szczególnie jak się powie wyciągamy karteczki, to wtedy jesteście tak zajebiści, że szok. To tak samo jak Czarnek mówił w RMF, że po prostu, czy sądzi pan, że uzdrowił pan edukację, szkoły, nauczycieli, uczniów? Tak, zwiększyliśmy nakłady na infrastrukturę, ale pan chyba nie rozumie pytania. Czy pytam, czy nauczyciele są zadowoleni, uczniowie, że odczuwają to? Tak, zwiększyliśmy fundusze na infrastrukturę. W Kozienicach powstała szkoła i gdzieś tam w jakimś tym powstała szkoła, ale co pan mówi o jednej szkole w Kozienicach? Tak, zwiększyliśmy na infrastrukturę. Nie mówcie mi o tym, co ci ważni gdzieś tam mają zapisane do cytowania, bo to jest po prostu, słuchać ich to jest po prostu jak walenie głową w mur. Trzeba robić swoje. Tak, pozdrawiamy. Kolejne bardzo dobre źródło informacji maturalni. Dobra, trzymajcie się. Nie zapomnijcie o wieczorynce bielowieczorynce w piątek z Anią. Już tutaj przygotowała jakieś schematy z ekologii, więc będzie wesoło. Także trzymajcie się i z Bogiem, dzieci. Widzimy się za tydzień ze mną we wtorek, a w piątek. Jak dacie radę, to wbijajcie na 19 na bajeczkę wieczorną przed snem z Anią.
Dobranoc. No nazwaliśmy to biolowieczorynka. Właśnie jest biolowieczorek i biolowieczorynka. Właśnie o to chodzi. Wpadłem na to, będąc skromny. Nie chwalę się wcale. Także do zobaczenia, kochani. Spadajcie już. Poza tym ja jestem rodzaj męski wieczorek, a Ania jest rodzaj żeński wieczorynka. To też mi się podoba. Tak jak pogodynka. Będzie Ania chmurki i słoneczka przyklejać, gdzie pada śnieg albo coś. No, także genialnie tak. Wesoło. Ślimak, Kamil was żegna i ja też was żegnam. Dobranoc.